Miejsce piąte, Puchar Polski dla Clireksu Chorzów. Ten rok był z pewnością bardziej udany dla innego chorzowskiego klubu, tylko tego z hali. Clireks Chorzów zdobył Puchar Polski w finałowej rywalizacji z późniejszym mistrzem Polski, rekordem Bielsko-Biała. Zatrudnienie na trenerskim stołku legendy klubu Mirosława Miozgi było strzałem w dziesiątkę. W asyście Tomasza Ulfika z przeciętnej ligowej drużyny uczynił krajowego potentata. No potencjał jest, już pokazaliśmy w finale Puchary Polski, gdzie ograliśmy najprawdopodobniej mistrza Polski, także potencjał jest bardzo duży w tym zespole. No, kilku rewersantów Polski, kilku młodych zdolnych jak dzisiaj bramkarz, tak? No, lekkie kosmetyczne zmiany i w przyszłym sezonie myślę, że będziemy bić się o mistrzostwo. W lidze Clireks otarł się o brązowy medal, pokazując w końcówce sezonu piękny futsal. Miejsce czwarte, medale teamu Cezarego Podrazy. Już od wielu lat wiadomo, że w Dąbrowie Górniczej jest klub, który ma prawdziwą maszynkę do zdobywania medali. A dosłownie rzecz ujmując, maszynki, bo zawodników z dąbrowskiej ekipy jest co niemiara. Podopieczni Cezarego Podrazy do znudzenia upodobali sobie nękanie przeciwników. Zdobycie 4 tytułów Mistrza Świata, 8 tytułów Pucharu Europy i chyba 10 czy 11 tytułów Mistrza Polski. Jest to niesamowity wynik. Końcówka roku była też fantastyczna. 4 Puchary Europy, 4 Puchary Polski. Także no, zakończenie roku, grudzień, super. Nie ma takiego drugiego klubu w naszym regionie. W 2017 roku mistrzowie sztuk walki zdobyli kilkadziesiąt medali. Jak tak dalej pójdzie, o kilku z nich usłyszymy już niedługo i to na wielkich arenach sportowych. Miejsce trzecie, Mistrzostwa Europy w armwrestlingu. W maju do katowickiego Spodka zjechało 900 zawodniczek i zawodników z 34 krajów na Mistrzostwa Europy w siłowaniu się na rękę. W 27 mistrzostwach Starego Kontynentu wystąpiło prawie 100 zawodników z Polski. Zawody stały na wysokim poziomie, a pojedynki elektryzowały widzów katowickiej satelity. Katowice to jest Śląsk, gdzie mamy tutaj dosyć mocne kluby armwrestlingowe. Działacze tych klubów spotkali się z miastem, powiedzieli, że jest taki pomysł, żeby zorganizować dużą imprezę właśnie tutaj w Katowicach. Miasto było przychylne i stwierdziło, że to jest fajny potencjał w tej dyscyplinie sportu. No i stąd się znaleźliśmy w Katowicach. Nam też się podobają Katowice, podoba się Spodek, podoba się to miejsce, jest duże, dobry transport, blisko lotnisko, bo to jest też ważne przy tak dużej imprezie. I dlatego znaleźliśmy się w Katowicach i organizujemy Mistrzostwa Europy. Mistrzostwa pokazały, że armwrestling to wbrew opinii publicznej bardzo szlachetny sport dla inteligentnych osób. Miejmy nadzieję, że ci siłacze wrócą jeszcze na Śląsk. Miejsce drugie, drugi etap 74. edycji Tour de Pologne. W Katowicach znów zagościli kolarze ze światowej czołówki. Meta drugiego etapu ubiegłorocznej edycji wyścigu dookoła Polski tradycyjnie stanęła pod katowickim Spodkiem. Śląski etap wygrał Włoch Sasza Modolo, który nie krył radości po 142 wyczerpujących kilometrach. To był fantastyczny etap, stworzony przede wszystkim pod sprinterów. Jestem jeszcze trochę zaskoczony, ale przede wszystkim zmęczony. Wiedziałem, że w grupie jest wielu fachowców od sprintu i że nie będzie łatwo. Kiedy jednak zobaczyłem na horyzoncie metę, już nic innego się nie liczyło. Wykorzystałem małą lukę, ale nawet po przekroczeniu mety nie byłem do końca pewny, czy wygrałem. Bo zwyciężyłem z Van Poppelem dosłownie o pół koła. Katowice po raz kolejny stały się rajem dla kolarskich sprinterów. Przed metą najlepsi z nich potrafią jechać z prędkością 80 km na godzinę. Cały tour wygrał Holender Dany Van Poppel, a najlepszy z Polaków Kamil Gradek zajął 6. miejsce. Katowice znów pokazały, że organizowanie największego z wyścigów kolarskich w tej części Europy to nie lada gratka dla przedstawicieli tej dyscypliny, ale przede wszystkim dla kibiców, którzy zjechali tu z całej Europy. Miejsce pierwsze, otwarcie Stadionu Śląskiego. Na ten moment kibice na Śląsku, a może i w całej Polsce, czekali 8 lat. W tym czasie różnie bywało, ale 1 października oficjalnie został otwarty po modernizacji Stadion Śląski. Pierwszą imprezą, jaka została na nim rozegrana, był PKO Silesia Marathon, a dokładnie jego finisz. Śląski kolos dostał drugie życie, a jego comeback zauważono już w środowisku sportowym. Na stadionie jeszcze w roku ubiegłym rozegrano 2 mecze piłkarskich reprezentacji młodzieżowych i rajd Śląska.
mieszkańcy muszą wypełnić ten stadion treścią, emocjami, a my jesteśmy gotowi, żeby realizować to, na co będzie zapotrzebowanie, a jest 365 dni w roku i można robić 365 wydarzeń. A ten rok zapowiada się jeszcze lepiej. 27 marca do Kotła Czarownic powraca pierwsza reprezentacja Polski. Następnie memoriał Kamili Skolimowskiej. A to tylko przedsmak emocji, jakie w 2018 roku zostaną tu rozegrane.